witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak zawsze, mam dla Was kolejny pakiet ciekawych informacji o następnym boaterze. Kto tym razem zagości w tym odcinku? Zobaczcie ten odcinek. Zapraszam do oglądania. Także dzień dobry moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Axray i bardzo mi miło wszystkich Was gościć w kolejnym odcinku z naszej magicznej serii, jaką jest Wszechstronna Wiedza o Śródziemiu. Jak zawsze kontynuujemy przemierzanie uniwersum Tolkiena oraz całego Śródziemia w poszukiwaniu ciekawych historii o kolejnych boaterach. Dzisiaj mam dla Was następną niezwykłą opowieść o kolejnym dosyć ciekawym i tajemniczym boaterze, jakim będzie tym razem Smigol a la Gollum. Wobec tego rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie, jak wyglądała jego historia. Zapraszam Was do materiału. W takim razie zacznijmy jak zawsze od początku. Kim był nasz dzisiejszy boater? Otóż Gollum, dawniej znany jako Smigol, był tak naprawdę niegdyś hobbitem, nienawidzącym jednocześnie nieustannie pożądającym jedynego pierścienia. Urodził się w połowie trzeciego tysiąclecia, około 2400 roku III ery, jako członek jednego ze szczepów Storów, zamieszkujący na terenach leżących w środkowym biegu Anduiny, zwanymi Polami Gladen. Pochodził z zamożnej rodziny, a jego słabą stroną była zbyt nadmierna ciekawość. Rodzice hobbita prawdopodobnie nie żyli, kiedy ten dorastał, lub opuścili go w jego dzieciństwie. Dowodem na to jest to, iż wychowywała go jego babka. W 2463 roku Smigol wszedł w posiadanie jedynego pierścienia. Miało to miejsce, podczas gdy spędzał on swoje urodziny na wędkowaniu wraz ze swoim kuzynem Digolem na polach Gladen. Kuzyn Smigola, Digol, wpadł do wody, gdy pociągnęła go wielka ryba. Na dnie rzeki Anduin zauważył jedyny pierścień, który następnie zachował. Smigol zażądał od niego pierścienia, argumentując, że dziś są jego urodziny. Po odmówieniu ze strony znalazcy, hobbit zaatakował swojego kuzyna, zabijając go i równocześnie odbierając pierścień. Po jakimś czasie jego zbrodnia wyszła na jaw i otrzymał on karę wygnania ze społeczeństwa hobbitów. Pierścień ofiarował Smigolowi życie o długości znacznie wykraczającej poza naturalny wiek hobbitów. Dzięki jemu właściwościom mógł on bez problemu poznawać cudze sekrety, oszukiwać i jednocześnie dokonywać licznych kradzieży na swoich przeciwnikach. W 2470 roku skrył się w Górach Mglistych nad jeziorem w jaskini, pełzając i stroniąc od światła. Żywił się rybami oraz goblinami, które zabłąkały się w podziemnych jaskiniach. Jednak robił to bardzo rzadko, aby inne gobliny nie dowiedziały się o jego istnieniu. Przez jego niewyraźną mowę przypominającą gulgotanie nazywano go właśnie Gollumem. Stwór ten przez ponad 470 lat życia w ciemnościach jaskiń stał się istotą mało do hobbita podobną. Jedyny pierścień wywierał na niego potężny negatywny wpływ, sam Gollum nazywał go swoim prezentem urodzinowym oraz skarbem. Posiadał go aż do czasu wyprawy do Ereboru w 2941 roku, kiedy to hobbit Bilbo Baggins, zagubiony w jaskiniach Gór Mglistych, przypadkiem znalazł jedyny pierścień. Wtedy też Gollum odkrył, że nie ma swojego pierścienia, szybko zdał sobie sprawę z tego, iż hobbit ukradł jego skarb, jednak nie zdążył go schwytać. Pozbawiony swojego pierścienia w 2944 roku opuścił swoje groty i przemknąwszy obok orków, wydostał się na powierzchnię. Wiele lat błąkał się po Śródziemiu, poszukując swojego pierścienia. W końcu 3017 roku dotarł do granicy Mordoru. Przeszedłszy przez jaskinię Szeloby, znalazł się w kraju cienia, gdzie pochwycili go orkowie Saurona. Został on w późniejszym czasie zawleczony do Bard-dûr, gdzie po długich torturach wyjawił mrocznemu władcy miejsce przebywania pierścienia. Powiedział podobno dwa krótkie słowa. Amidst the endless screams of inane babble, they discerned two words. Sala!
Czyli możemy powiedzieć i wywnioskować, że chodziło mu głównie o naszego powiernika. Gollum został wnet uwolniony i odesłany z Mordoru. Wędrując przez martwe bagna, został zapalany przez Aragorna, który następnie oddał go w ręce króla elfów z Mrocznej Puszczy, Tranduila. Tymczasem w niewoli u elfów był wyjątkowo dobrze traktowany. Prowadził tam rozmowy z Gandalfem, jednak niewiele się od niego dowiedział. Po jakimś czasie zdołał uciec, a było to około 20 czerwca 3018 roku, skąd szybko trafił do Morii, przez którą od 13 do 15 stycznia 3019 roku przechodziła drużyna Pierścienia. Odtąd stwór był zajęty wyłącznie jej śledzeniem. Podczas gdy Frodo i Sam odłączyli się od reszty drużyny, Gollum nieustannie za nimi podążał. Jednak pewnej nocy został on przez nich złapany i od tamtej pory, niejako pod przymusem, złożył przysięgę do prowadzenia ich do bram Mordoru, gdzie mogliby na zawsze unicestwić jedyny pierścień i pozbyć się Saurona. Po tym wydarzeniu Gollum uknął plan pozbycia się przez niego hobbitów i tym samym odebrania swojego pierścienia. Zaprowadził ich do jaskini żeloby, którą następnie zwalczył sam, poszukujący swojego przyjaciela. Po odnalezieniu swojego towarzysza, hobbici przeszli przez Mordor, docierając tym samym do Góry Przeznaczenia. Tam Frodo został zaatakowany ponownie przez stwora, który zdołał odebrać mu jedyny pierścień. Odzyskawszy swój skarb, zaczął podskakiwać z radości, co spowodowało jego upadek do wnętrza Góry Przeznaczenia. Gollum zginął, a wraz z nim został unicestwiony jedyny pierścień oraz sam Władca Ciemności, jakim był dobrze nam znany Sauron. No i tym akcentem kończymy opowieść naszego bohatera. Tak więc ja wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że do samego końca. Nie zapomnijcie ocenić tego filmiku łapką w górę oraz komentarzem. Zapraszam i też zachęcam was do subskrybowania mego kanału na bieżąco, aby nic was nie pominęło. No i tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się wszyscy, no i do zobaczenia.